Witam serdecznie. Jako przedstawiciel firmy Grena Dystrybucja chciałbym wszystkich zaprosić do obejrzenia krótkiej relacji z Customer Day, czyli spotkania z klientami odzieżowymi połączone z mini targami, które opowiadają o naszym asortymencie z sektora rolniczego i nie tylko. Witamy na Dniu Klienta Grenę. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj wspólnie z naszymi najlepszymi klientami z branży BHP. Podczas dzisiejszej imprezy będziemy prezentować nasz stały asortyment, a także nowości z branży. Z BHP z Gdyni. Zostaliśmy zaproszeni na targi przez firmę Grenę, z którą współpracujemy od lat. Sprzedajemy ich bardzo fajne ciuchy robocze. Współpraca układa nam się bardzo dobrze. Dzisiaj jesteśmy z Grenę. Bardzo nam miło, że tutaj nas zaproszono. Współpraca rozwija się fantastycznie. Dla Uniweta i dla BLS-a to naprawdę fantastyczne wejście na polski rynek. Reprezentuję firmę Lemigo, produkujemy obuwie. Od pewnego czasu zaczęliśmy współpracować z firmą Grenę. Współpraca rośnie, idziemy wspólnie w dobrym kierunku. Pokazujemy tutaj klientom firmy Grenę nasze nowe wyroby. Dowiedziałem się, że tu jest takie spotkanie z firmą Grenę i jako przedstawiciel rolników chciałbym bardzo podziękować firmie za artykuły zaopatrzenia rolnictwa. Tutaj chodzi o to, żeby pan jakoś swoją sylwetkę przybliżył elektoratowi. A czy to pani jest tą znudzoną życiem mężatką? O talii osy? Panie Staszku, a jak pański skok ocenili sędziowie? No, był tylko sędzia polski. To za wycięcie barierki to dostałem tydzień robót publiczny. A za dziurę w dachu autobusu no to grzywny i pokrycie szkód. To może niech pan nam lepiej powie, jak w czasie skoku zachowywali się kibice? No bo ja pamiętam, że z tym w przeszłości, no to oj, to różnie na skoczniach bywało, prawda? To pamiętam, jakieś gwizdy, jakieś śnieżki w tych zawodników rzucali. Na publikę to nie mogę złego słowa powiedzieć. Po prostu publika super! Tak jak tutaj!